chwilę. Będę na Pyrkonie, jak to już bywa od kilku lat. Ale tym razem będzie inaczej. Jestem zaproszonym prelegentem i zostałem poproszony, żeby przeprowadzić więcej niż jedną prelekcję. Więc poprowadzę dwie. W związku z tym chciałem was bardzo serdecznie zaprosić na to, co będzie się działo na Pyrkonie w związku z moim udziałem. Najpierw podzielę się swoimi trikami, które przygotowywałem dla swoich graczy przez cały rok i tymi, które zostały mi jeszcze w rękawie. Prelekcja nazywa się Baniak serwuje triki na sesję, część trzecia i odbędzie się w Pyrkonowy piątek o godzinie 21. Jeśli nie wiecie, jak taka prelekcja wyglądała, no to możecie zajrzeć na mój kanał, jak to wyglądało w roku 2015, ale tym razem będzie nieco inaczej, ponieważ jeżeli byliście rok temu, pamiętacie, że były problemy z salą, okazała się za mała, przyszło was za dużo, orgowie się wkurzyli, zaczęli wypraszać mi uczestników, no i w ogóle masakra. Ale tym razem otrzymam do dyspozycji aulę i mam nadzieję, że wszyscy się zmieszczą i nikt nie straci tej prelekcji. Druga prelekcja to Baniak Baniaka, czy warto mówić o RPG. Odbędzie się w sobotę pyrkonową o godzinie 21. Będzie to spotkanie ze mną, ze Słowikiem, z Joshem i z kilkoma jeszcze osobami, które pojawiają się w filmikach na moim kanale. Będę starał się opowiedzieć w ogóle, z czym się borykamy tutaj, tworząc kanał o grach RPG w Polsce i na pewno będzie możliwość zadawania nam pytań. Może nawet dostaniecie na nie odpowiedzi. Miejsce spotkania na drugą prelekcję to sala RPG i LARP. Nie jest tak duża jak aula, ale podobno jest większa niż prelekcja rok temu. Najwyżej widzimy na korytarz. Nie, obiecałem orgom, że będę już grzeczny. Postaramy się oczywiście obie te prelekcje nagrać, ale nie ukrywamy, że fajnie jakbyście tam przyszli, a nie tylko oglądali ją z kanału, no bo tak stać, nagrywać na Pyrkonie to trochę nuda. Serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, godzina 21 na Pyrkonie, czas na Baniak Baniaka. Do zobaczenia!